Witajcie, kochani moi. Dziś postanowiłam schować moją naturalną cechę, jaką jest podważanie wszystkich i wszystkiego do kieszeni, by przedstawić wam historię o duchach. Brakowało mi kopania, analizy oraz doszukiwania się szczegółów, więc materiał ten był dla mnie niezwykle przyjemny do składania. Choć wiele nie mogę zaoferować, jeśli chodzi o nowe wątki, ponieważ temat umarł śmiercią naturalną, to mam nadzieję, że dacie się porwać do świata rodem z Paranormal Activity. Mam też do was prośbę, żebyście nie pisali do autora postów, ponieważ ja już to zrobiłam, nawiązałam z nim kontakt i przedstawiłam jego stanowisko w tym filmie, więc niczego rewolucyjnego się nie dowiecie. Każdy komentarz dotyczący prawdopodobnej lokalizacji domu będzie usuwany, a konto shadowbanowane, bo priorytetem dla mnie jest spokój i bezpieczeństwo autora wpisów. Ale nie zwlekając ani chwili dłużej, zapraszam do analizy przypadku The Slamming Door. Na początek zarzucę was ciekawostką na temat tego, czemu lubimy się bać. Strach jest emocją pierwotną, mającą źródło w instynkcie przetrwania. Kiedy go odczuwamy, nasze mięśnie się napinają, oddech przyspiesza i stymulowany jest hormon wytwarzany przez nadnercza. Ten hormon nosi nazwę adrenalina. Przy akompaniamencie dopaminy, będącej stymulatorem przyjemności, nasze ciało odczuwa swoiste spełnienie, gdy potencjalne zagrożenie minie, a mimo tego nie doznamy faktycznej krzywdy. Warunek jest tylko taki, że musimy wiedzieć, że zagrożenie to nie jest realne. Dlatego też wiele osób uwielbia oglądać horrory, nawet jeśli podchodzą do tego sceptycznie. Tak było również w przypadku społeczności śledzącej tak otwierające się drzwi w serwisie Wykop. Mimo że podważano prawdomówność autora, niektóre osoby śledziły akcję od początku aż do samego końca, próbując racjonalnie wytłumaczyć zarejestrowaną aktywność. Wątek budzący grozę podzielił ludzi na dwa zupełnie przeciwne sobie obozy, sprawiając, że sprawa do dziś wywołuje skrajne emocje, ale pozwólcie, że opowiem wam wszystko po kolei. Wykopu chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Napomknę tylko, że jest to polski serwis internetowy z kategorii tzw. social news, istniejący od 28 grudnia 2005 roku. Strona oferuje możliwość prowadzenia swojego mikrobloga, czyli takiego internetowego dzienniczka. I właśnie na mikroblogu użytkownika kryjącego się pod nazwą BQP rozpoczyna się ta historia. Konto zostało stworzone prawie 13 lat temu i aktywne jest do dziś. Pokuszę się o stwierdzenie, że konto było dość przeciętne. BQP dużo się udzielał i prowadził tag o nazwie BQPowe opowieści, gdzie dodawał wpisy z życia prywatnego okraszone specyficznym stylem. Budował wokół siebie skromne community, które miało gwałtownie urosnąć po wpisie, jaki pojawił się w nocy, z soboty na niedzielę 6 lutego 2015 roku. Treść brzmiała następująco. Kurwa mać, siedzę sobie przed kompem i nagle słyszę trzaski na poddaszu. Idę, patrzę, a tam otwarty balkon. Podwójne kurwa drzwi, a trzaskają inne od poddasza. Pozamykałem wszystko, sprawdziłem i nikogo nie ma. Coś jest nie halo. Społeczność zaczęła spekulować, ale przychylano się bardziej w stronę racjonalnych wytłumaczeń. Próbowano ustalić, czy autor przyjmował jakieś substancje, czy dzwonił na policję i czy ma się czym bronić przed potencjalnym włamywaczem. W odpowiedzi mężczyzna wyznał, że jest jak najbardziej trzeźwy, a po obejściu posesji niczego nie znalazł. Zabezpieczył okna oraz drzwi, ale mimo tego hałas nie ustał. Około 5:30 nad ranem wykonał telefon do swoich przyjaciół, którzy pojawili się na miejscu i według relacji oni również zostali świadkami tej dziwnej aktywności. Jednocześnie było to potwierdzenie na brak psychicznych odchyłów u BQP. Według informacji zamieszczonych w komentarzu dźwięk dochodził z poddasza i przypominał mocne trzaśnięcie drzwiami. Po oględzinach podejrzanego miejsca okazało się, że ten specyficzny odgłos miał źródło w poprzewracanych słoikach, które w niewyjaśniony sposób zostały rozbite. To jeszcze bardziej zaciekawiło użytkowników. BQP twierdził, że nic podobnego nie miało wcześniej miejsca, że dom jest całkiem nowy. Ludzie dopytywali o zabawy spirytystyczne i czy ktoś tam przypadkiem nie umarł? Odpowiedź była jednakowa na oba pytania i brzmiała nie. Udostępnione zostały zdjęcia balkonowych drzwi, które były otwarte z niewiadomego powodu, drzwi trzaskające oraz ogólna przestrzeń poddasza. Nie oddawało to jednak grozy sytuacji, więc pojawiła się sugestia, by zainstalować kamery na wypadek powtórzenia sytuacji. Tamtego poranka nic więcej się już nie zdarzyło. Dwa dni później za to pojawił się update do sprawy.
Ludzie, ja nie wiem, czy to już na łeb dostaję, czy kichuj. Wstaję do roboty, wszystko git. Przychodzę z roboty, wszystko git. Chwilę temu postanowiłem wyjść do sklepu po coś na kolację, wracam, a tu wszystkie światła w domu włączone. Od strychu po piwnicę. Nie, dzisiaj w ogóle nie wchodziłem do kilku pomieszczeń, a gdy wychodziłem do sklepu, to bym widział, że gdzieś się pali światło. To jest ten moment, kiedy się faktycznie zaczynam bać. No kurwa, drzwi można jeszcze jakoś chujowo, bo chujowo wytłumaczyć, ale to? Serio się zastanawiam, czy nie wypierdalać z chaty. Jasny chuj, pisanie tego posta zajęło mi kilka minut. Tak mi się łapy trzęsą, kurwa. Sytuacja więc zrobiła się dość poważna i za namową ludzi, BQP postanowił zebrać sprzęt, by zacząć rejestrować otoczenie. Niestety na tamtą chwilę nie miał możliwości ustawić kamer nagrywających 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Poza tym bał się o swoją prywatność, więc kategorycznie odmawiał propozycjom sugerującym streamowanie codziennego życia. Pojawiło się dużo rad zarówno ironicznych, jak i poważnych, na przykład by robić kręgi z soli lub sprawdzić, czy nigdzie nie kryje się diabeł. Pojawiła się też teoria, że w budynku może ktoś mieszkać na dziko. Autor przyznał, że rzeczywiście dom jest dość duży i nie korzysta ze wszystkich pokoi, ale teoria o niechcianym współlokatorze rozmyła się po opublikowaniu pierwszych nagrań. W międzyczasie ktoś założył tag otwierające się drzwi, pod którym BQP zaczął dodawać relacje z nawiedzonego domu. Mężczyzna w tamtym okresie nocował u znajomego. Wpadał do domu tylko w celu zgrania plików. Po kilku dniach rejestrowania otoczenia przy pomocy MP3, tabletu oraz telefonu z aplikacją reagującą na nagłe dźwięki, autor zdecydował się udostępnić materiał w trzech formach. Surowej, by każdy mógł subiektywnie ocenić dowody, okrojonej oraz filmiku na YouTube z dodanymi informacjami o dokładnej dacie. Do dnia dzisiejszego do dyspozycji mamy jedynie materiały udostępnione na YouTube, także tym będziemy się dzisiaj posiłkować. Na potrzeby dokumentacji dziwnej aktywności BQP założył też bloga. Pierwszy materiał był dość krótki, ponieważ trwał jedynie 24 sekundy, chociaż wersja pierwotna liczyła około 7 godzin. BQP, jak sam stwierdził, wycinał dźwięki, które dało się racjonalnie wytłumaczyć. Drugi zapis audio pochodził z 19 lutego. Niektórzy wyrazili opinię, że plik ten nie może być dowodem, ponieważ łatwo jest go sfabrykować. Z tego też powodu na kanał The Slamming Door został przesłany pierwszy film zawierający widok na drzwi, które samoistnie się zamknęły. Podczas tego incydentu budynek ponoć był pusty. Urodziły się różne teorie, między innymi, że jest to oczywiście działanie zaplanowane, że gryzonie hałasują w tle. Niektórzy sugerowali przeciąg, ale na dowód tego, że żaden przeciąg nie ma miejsca, pojawił się kolejny film, gdzie w przejściu została zawieszona firanka. Poza tym zjawiska występowały od 2 tygodni. Wcześniej, według, znów, słów autora, nie było żadnych przeciągów. Jednak zanim udostępniony został film z firanką, w zaległych materiałach BQP odkrył coś, co go zaniepokoiło. Była to pierwsza tak intensywna aktywność. Niektórzy od samego patrzenia czuli niepokój, inni zaś zauważyli cofającą się rękę, która miała pchnąć telefon stojący na komodzie. BQP odpowiedział w poście, że nikt nie mógł schować się za przezroczystym krzesłem, a rzekoma ręka była częścią etui telefonu. Wtedy też krytyka urosła w siłę, ponieważ ludzie nie byli w stanie uwierzyć, że coś takiego zdarzyło się naprawdę. To zmusiło autora do próby obrony. Twierdził, że na ten moment on sam nie ma jednoznacznej opinii na temat rozgrywających się wydarzeń w jego domu, a tezę o duchach postawili internauci. Jedyny cel w publikowaniu nagrań leżał w chęci udokumentowania tajemniczych zjawisk.
BQP za radą obserwatorów sprawdził, czy temperatura w domu nie spada nagle, czy nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, ale nic podobnego nie miało miejsca. 7 marca wrzucił film z firanką, mającą stanowić dowód na właśnie brak przeciągów. Dodatkowo podłoga została posypana mąką, by wyłapać ewentualne ślady, które pozostawiłby sprawca. I te filmy są dość ciekawe ze względu na to, że pod postem z linkami do nich pojawiło się bardzo dużo subiektywnych twierdzeń. Niektórzy widzieli pulsujące światło na firance, niektórzy sugerowali, że ktoś pociągnął materiał. Inni twierdzili, że pineska, która spadła, nienaturalnie leciała w stronę kamery, inni, że od kamery. Każdy oceniał materiał bazując na zdolności własnego umysłu. Pojawił się również tajemniczy cień, który wykopowicze okrzyknęli cieniem ręki. BQP odparł wtedy, że przecież gdyby był to fake, to nigdy nie wrzuciłby go do internetu, demaskując siebie w tak oczywisty sposób. Ta deklaracja nie przeszkodziła części społeczności do wyrobienia sobie zdania, że The Slamming Door jest zwykłym oszustwem. Po kilku dniach i zainstalowaniu kamer w całkiem nowym miejscu, pewien sobotni wieczór rozegrała się dość szokująca scena. Kurwa, jeszcze nie teraz, jak w sobotę. No dobra, dobra, powiem, żeby tu wrócić. Tak, chuj. Po tym BQP przeniósł się do znajomego. Społeczność miała coraz więcej pytań. Robiono screeny i śledzono film sekunda po sekundzie. Również rozjaśniano obraz. Przy upadającym rowerku nie było widać żadnej żyłki ani osoby, która mogłaby być za to odpowiedzialna. Na prośbę o udostępnienie nagrania z kamery stojącej przy schodach, BQP powiedział, że nie chce udostępniać swojego wizerunku, a ma jednocześnie ograniczone możliwości, jeśli chodzi o cenzurowanie twarzy. Przez kolejne 2 tygodnie była cisza. Mężczyzna udał się w delegację, zostawiając dom we względnym porządku. Po powrocie zastał bałagan, którego powstanie uchwyciły kamery. Wtedy też zapadła decyzja o podjęciu walki z kłopotliwym bytem. BQP postanowił nie uciekać i modlić się, kiedy dojdzie do kolejnych gwałtownych manifestacji. Dzień wcześniej gościł u siebie księdza, który poświęcił pokoje. W międzyczasie znalezisko zostało też wrzucone na Sadistik oraz Joe Monstera i oczywiście na stronę główną wykopu. Zainteresowanie gwałtownie wzrosło, a co za tym idzie, ilość sceptyków również. Ludzie tłumaczyli spadające gry mechanizmami zrobionymi z napiętych sprężyn, wyzwalanymi falami radiowymi. Przez moją ograniczoną wiedzę na temat tychże mechanizmów nie jestem w stanie powiedzieć, jak miałoby to działać. BQP wrzucił jeszcze kilka filmów. Najważniejszy z nich opatrzony był opisem. Nagle włączył się cały elektroniczny sprzęt, radio i telewizor. Po moim wejściu do pokoju spadło pudło, czego niestety nie zarejestrowałem. Przewrócił się też statyw. Już nie mam sił. Na końcu widać, że padam na kolana. Było to dość dziwne. Człowiek się jakby wyłącza, w głowie pustka. Dopiero na nagraniach zobaczyłem, że na tej podłodze tkwiłem kilka minut. Nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawy. I to jest, moi drodzy, film, który okrzyknięto oczywistym fejkiem. Większość z obserwatorów tagu otwierające się drzwi nie było w stanie objąć umysłem omdlenia ukazanego na filmie. Było to tak dalekie od normalności, że hejt w stronę autora przybrał na sile, ponieważ społeczność utwierdzała się w przekonaniu, że BQP po prostu troluje. Autor natomiast wytłumaczył, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego i był to jedynie efekt jego wysoce beznadziejnego wtedy stanu. Nie został opętany, po prostu miał już dość.
Nagle wszelkie wieści w tagu otwierające się drzwi ucichły. Jak poinformował autor, był to już prawie koniec tej historii, gdyż dziwne zjawiska ustały po wizycie duchownego. Blog i kanał na YouTube pokryły się kurzem, a sprzęt do nagrywania powędrował z powrotem do znajomych mężczyzny, od których go pożyczył. Kilka tygodni po poświęceniu domu, które obfitowały w błogi spokój, 21 maja zaczęły dziać się jeszcze bardziej ekstremalne rzeczy. Po dwóch dniach poza domem BQP zastał to. Chcę wam pokazać widok, jaki zostałem po kilku dniach nieobecności. No, zdążyłem się rozejrzeć, ale nic nie ruszałem, także... Czekam tu coś, żeby zrobić miejsce. O. Straty to idą w tysiące, to kurwa. Sprzęt rozjebany, komp rozjebany, drukarka rozpierdolona. Jak możemy zauważyć, poziom zdewastowania jest dość spory i niektórzy użytkownicy zauważyli, że jest nierównomierny do poziomu popularności wątku. Zaczęto się zastanawiać, czy naprawdę mężczyzna zdemolował własny dom tylko po to, by zszokować grupkę randomów na wykopie. Czy aż tak zależało mu na rozgłosie? Zaczęto też dopytywać o nagranie z księdzem, ale ponoć duchowny, kiedy usłyszał, że nagrania z tych manifestacji zostały wrzucone już do sieci, nie był zachwycony. BQP przyznał również, że w pewnym momencie zaczął czuć coś w stylu napięcia, które towarzyszy nam, gdy spodziewamy się ataku. Na początku nie było to aż tak bardzo intensywne, ale po pewnym czasie przybrało na sile. W międzyczasie BQP zaczął dzielić się zaległymi materiałami. Jest ich sporo i są dość ciekawe, polecam przejrzenie ich. Na jednym z nich widzimy, jak mężczyzna wychodzi na zewnątrz, wywabiony przez hałas dochodzący z budynków roboczych. Później okazuje się, że za dźwięki odpowiadało wiadro, które przewracało się po trawniku. Ta wzmożona aktywność kończy się machem na życie mężczyzny, gdyż w pewnym momencie mogłoby się wydawać, że z nieba spada telewizor. Wydarzenie to po raz kolejny wypędziło BQP z domu, po czym postanowił się po prostu poddać, w wyniku czego dostaliśmy to wideo. Ja muszę wziąć stąd tylko klucze. Wychodzimy. Wychodzimy szybko. Co to było? Kompas. Agnieszka, zaspokój. Mówiłem ci, że tu się dzieją dziwne rzeczy. Idziemy. Czekaj, muszę zamknąć dom. Community zwróciło uwagę na sztuczność reakcji kobiety. Coraz więcej osób utwierdzało się w przekonaniu, że wszystko jest tylko dobrze zaplanowanym oszustwem. BQP zareagował na te zarzuty, mówiąc, że specjalnie prosił swoją sceptyczną koleżankę o pomoc, gdyż jako jedyna nie wierzyła w zatrważające wiadomości dotyczące tego, co dzieje się w domu. Nie muszę chyba mówić, że każdy inaczej reaguje na sytuacje stresujące, więc w tym przypadku osobiście optuję za twierdzeniem, że jej zachowanie mogło być szczere. Dodatkowo autor poinformował nas, że towarzysząca mu koleżanka imieniem Agnieszka po zobaczeniu, co dzieje się w domu, zerwała z nim kontakt, ignorowała wiadomości i całkowicie się odizolowała. BQP pozostawał poza domem aż do dnia, kiedy odwiedził go egzorcysta. Ksiądz, ten sam, który poświęcił pokoje, przekazał sprawę kurii. Ta natomiast kazała BQP skontaktować się ze wskazanym przez siebie egzorcystą. Na mężczyznę czekała jednak długa droga do odprawiania rytuałów, gdyż najpierw musiał przejść konsultacje psychologiczne, by stwierdzić jego
poczytalność. Bez zaświadczenia psychologa Kościół nie może zareagować, więc BQP udał się na wizytę. Następnym etapem było przygotowanie do egzorcyzmów, sprawdzenie, czy jakiś bliski nie potrzebuje modlitwy, czy nikt, nawet w dalekiej rodzinie, nie pożegnał się ostatnio z życiem, oraz spowiedzią generalną, czyli wyznaniem grzechów z całego swojego życia. Spowiedź trwała 1,5 godziny. Kiedy nastał dzień zaplanowanych egzorcyzmów, rytuały te miały odbyć się w pomieszczeniu, które odznaczało się największą aktywnością, czyli pracowni. Na środku został postawiony stół, mający pełnić rolę ołtarza. Świece jako symbol Chrystusa, księga z obrzędami, kropidło i woda święcona znalazły się na blacie stołu. BQP został poproszony o wyłączenie wszystkich kamer, jednak, jak twierdził, nie byłby sobą, gdyby nie nagrał tego wydarzenia. Niestety, zrobił to na tyle nieudolnie, że nie widać zbyt dużo. Zgodnie z poleceniem duchownych, miał też usunąć materiały z YouTube. Twierdził jednak, że tego nie zrobi, ponieważ jego przypadek stanowi dowód na to, że są na tym świecie siły, które wykraczają poza nasze rozumowanie. W obrzędzie brały udział 4 osoby. BQP, egzorcysta, pomocnik egzorcysty oraz proboszcz lokalnej parafii. Do tego chwilę przed przystąpieniem do obrzędu została wysłana wiadomość do grupy wsparcia modlitewnego, która miała wspierać egzorcyzmy właśnie modlitwą. Z relacji mężczyzny wiemy, że niestety nie wyglądało to tak spektakularnie jak na filmach. Po prostu modły zostały odprawione, dom został poświęcony i wydano rozkaz złemu bytowi, by ten opuścił dane miejsce. Na koniec została odmówiona modlitwa do świętego Michała Archanioła i po wypowiedzeniu Amen powietrze wydawało się zelżeć. BQP twierdził, że momentalnie poczuł odprężenie i cały stres, jaki w nim siedział, w jednej chwili stracił na intensywności. Na koniec księża poinformowali, że złe duchy lubią czasami po wielu latach wracać z jeszcze większą siłą i kiedy wydarzy się coś niepokojącego, należy niezwłocznie szukać pomocy. Sprawa więc zakończyła się w czerwcu 2016 roku. BQP opisał szczegółowo swoją historię, chcąc zachować ją dla przyszłych pokoleń. Linki do nich macie w opisie. Przez cały czas, kiedy sprawa była w toku, autor dostawał mnóstwo maili oraz wiadomości prywatnych. Zauważył, że raczej ludzie nie przechodzili obok obojętnie i albo reagowali hejtem, albo oferowali pomoc i wsparcie. Zgłaszali się znachorzy, wróżbici oraz czarownice. Wszyscy byli zainteresowani podjęciem prób odgonienia złej siły. BQP podjął dialog z Polish Paranormal TV. Ponoć były plany, by zrobić odcinek na temat nawiedzonego domu, ale kiedy manifestacje ustały, grupa straciła zainteresowanie nagłośnieniem sprawy. Od razu zaznaczę, że moje osobiste zdanie pozostaje raczej neutralne. Do tematów paranormalnych podchodzę dość sceptycznie, ale jestem też świadoma tego, że każdy z nas ma trochę inną rzeczywistość. To jest trochę tak, jakbyśmy siedzieli w pokoju, każdy przed własną sztalugą, w różnych odległościach od siebie i mimo, że patrzymy na ten sam przedmiot, próbując jak najlepiej uwiecznić jego formę, każdy będzie widział go nieco z innej perspektywy, a zajęcie tego samego miejsca, na którym siedzimy my, jest po prostu niemożliwe. Przenosząc to homeryczne, wręcz porównanie na dzisiejszy temat, prawdziwość dowolnego sądu zależy od przyjętych założeń, poglądów czy postaw kulturowych. Dlatego też potraktujcie ten film jako creepy ciekawostkę, bez wyzywania autora i community zaangażowanego w sprawę. Mimo, że wątek The Slamming Door się zakończył, to cała otoczka wokół tej sprawy jest naprawdę ciekawa i warta omówienia. Przejdźmy więc do teorii, dywagacji i domysłów. Oczywiście wraz z powstaniem kanału na YouTube, BQP zarzucono chęć łatwego zysku. Filmy te zyskały dość skromną popularność, a dodatkowo YouTube wtedy przeszedł już reformy dotyczące zarabiania i możliwość monetyzacji przeznaczona była dla twórców, którzy spełniają konkretne wymogi. Kanał The Slamming Door nie był objęty partnerstwem. Niektórzy zauważyli też, że autor musiałby być bardzo zdesperowany, by zdemolować własny dom, ustawić kamery i prowadzić narrację przez tak długi czas, by finalnie sprawa zniknęła w czeluściach internetu. Bez wielkiego finału. Niestety w niektórych przypadkach zainteresowanie przerodziło się w stalking. Ludzie wypisywali do znajomych BQP, by za wszelką cenę dowiedzieć się, gdzie mieszka i rzeczywiście ktoś odnalazł rzekomo nawiedzony dom. Inni oferowali pieniądze w zamian za możliwość spędzenia tam nocy. Mężczyzna ostatecznie nikogo nie wpuścił, gdyż bał się zdoksowania, co jest w tym przypadku normalne. Domysły, jakoby cała seria filmików była akcją marketingową Techlandu, zostały zdementowane przez samego autora. Powiedział również, że kreatywność hejtu i pogróżek wychodzi daleko poza jego przypuszczenia. Napisał: nie mogę nikomu mieć za złe, że nie wierzy w te materiały. Jeżeli pojawią się oskarżenia o fake w ostatnich już materiałach, to ja nie będę ich komentował, bo gdybym tego sam nie przeżył, to ni chuja bym nie uwierzył.
Stanowisko mężczyzny oczywiście poddano w wątpliwość. W poszukiwaniu racjonalnego wytłumaczenia prześwietlono profil na wykopie. Natrafiono na wątek o książce. Pomyślano, że może to projekt BQP, coś w stylu gry alternatywnej rzeczywistości i mężczyznę ponosi wyobraźnia. Każdy spodziewał się, że zaraz pojawi się disclaimer mówiąc, że BQP robił sobie żarty, a cała sprawa zakończy się niesmakiem pozostawionym przez Bait. Do myślenia daje również sposób, w jaki była prowadzona sprawa. Akcja została rozciągnięta w czasie. Przyjęło to podejrzeniom, jakoby autor przeznaczał ten czas na przygotowanie filmów, ustawienie tych nieprawdopodobnych zdarzeń tak, by wyglądały realistycznie. Na wykopie ktoś udostępnił również film, jak zrobić podobny hoax z użyciem green screenu. Redditowcy natomiast jednoznacznie wydali werdykt, twierdząc, że materiał jest fałszywy. Oczywiście sama próbowałam analizować nagrania, ale niestety ten, kto był na starych streamach, gdy oglądaliśmy razem Scary Comp i Nook's Top 5, to wie, że ja za cholerę nic nie widzę na tych filmach. Spędziłam godziny na analizowaniu otoczenia sekunda po sekundzie i jedyne co znalazłam to kartki zmieniające swoje ułożenie przed otworzeniem się drzwi. Tym spostrzeżeniem dzieliło się również community, sugerując, że za ten ruch odpowiada żyłka poprowadzona od drzwi przez biurko aż do kamery. Ciekawym aspektem jest też niechęć BQP do zgłoszenia tych niezwykłych wydarzeń do Fundacji Edukacyjnej Jamesa Randiego. Organizacja ta działa non-profit i jej zadaniem jest uświadomienie społeczeństwa, jak niebezpieczne jest bezkrytyczne przyjmowanie nieudowodnionych twierdzeń oraz wspieranie krytycznej analizy rzekomych zdolności paranormalnych. Do 2015 oferowali nagrodę w kwocie $1 000 000 każdemu, kto jest w stanie udowodnić istnienie anormalnych zjawisk. BQP jednak twierdził, że zależy mu jedynie na wygonieniu niechcianego bytu ze swojego domu. Ale jakby nie patrzeć, to był darmowy $1 000 000, którego zdobycie było dziecinnie łatwe, gdyby dom rzeczywiście okupowała zła siła. Mężczyzna chętnie odpowiadał na komentarze ciekawskich, a zapytany, czy nawrócił się po tych doświadczeniach, odparł, że zawsze był wierzący, a byt przywiązany był nie do niego, a do miejsca, ponieważ gdy spędzał noce w domu przyjaciół, nigdy nie doświadczał podobnych nieprzyjemności. Po tym jak aktywność została zakończona dzięki egzorcyzmom, BQP chciał zebrać swoje doświadczenia w całość i zawrzeć tam stosowne wyjaśnienia, ale codzienność uniemożliwiła mu to, więc ja, zainteresowana sprawą, nie tylko z perspektywy niemego obserwatora, postanowiłam napisać do autora wpisów. Ciągnięcie tematu przez miesiące było z pewnością czasochłonne. Łatwo było się też pogubić w niektórych momentach. Zauważyli to też obserwatorzy, którzy punktowali niekonsekwencje w prowadzeniu narracji, gdyż BQP twierdził raz, że dom ma 18 lat, a raz, że 15. Napisał również, że mieszka na wsi, po czym zmienił lokalizację na miasto. W odpowiedzi BQP przyznał, że trochę namieszał, ponieważ ogólnie to mieszka na wsi, ale jego dom stoi w centralnej części, która w lokalnej gwarze określana jest mianem miasta. Jeśli chodzi o wiek budynku, to podczas pisania autor używał klawiatury numerycznej, gdzie 5 i 8 są obok siebie. W tamtym czasie również był pod dużą presją i pomyłka nie była intencjonalna. Film, gdzie upada na kolana ten, który został okrzyknięty fejkiem, zainteresował mnie pod kątem bardziej medycznym, więc zapytałam, czy takie omdlenia zdarzały się wcześniej. Odpowiedź brzmiała nie. Nigdy wcześniej, ani później nie doświadczył czegoś takiego, a jedyne co czuł w tamtej chwili to kompletna beznadzieja. Materiał ze spadającym telewizorem to, przyznam szczerze, materiał, w którym mi osobiście bardzo trudno uwierzyć, gdyż początkowo nie byłam w stanie znaleźć informacji, które wyjaśniałyby skąd w ogóle spadł. Jak się jednak okazało, było to stare urządzenie, które czekało na utylizację. Telewizor stał przy balkonie i autor nie jest w stanie powiedzieć, jaka siła mogłaby spowodować, że spadł. Dodał jeszcze, że był wtedy całkowicie sam i nie odstawiałby takiej szopki w biały dzień na oczach sąsiadów. Nie widywał żadnych postaci. Towarzyszył mu jednak nieustanny dyskomfort, podobny do tego, który czujemy, kiedy ktoś nas obserwuje. Wspomniał też o wrażeniu, jakby ktoś stał i dyszał prosto w jego kark. Odczucia te mijały wraz z wyjściem z domu. W rodzinie BQP temat nawiedzenia pozostaje w cieniu. On sam dopiero po latach nabrał do tego dystansu, chociaż wracanie do tego jest niekomfortowe. Od czasu egzorcyzmów nic nadzwyczajnego się tam nie dzieje. Była tylko jedna sytuacja, gdzie po śmierci jednego z członków rodziny w domu zatrzymały się wszystkie zegary. Obecnie parcelę zamieszkuje rodzeństwo mężczyzny, więc informacje te pochodzą z pierwszej ręki. On sam nie doświadczył już podobnych nieprzyjemności. Hejt spływał ogromnymi falami. BQP przyznał, że niepotrzebnie wrzucał wpisy na wykop, ponieważ wśród niegroźnych wyzwisk pojawiły się też groźby śmierci. Ludzie brali to tak bardzo do siebie, że jak już mówiłam,
były incydenty ze stalkowaniem. Filmy, jakie publikował, miały pozostawać bez jego ingerencji. Jedyne co robił, to dodawał napisy i wycinał fragmenty z zarejestrowaną aktywnością. Idąc za słowami autora, wątek pisania backupowych opowieści skończył się, gdyż ten zmienił pracę na mniej patologiczną i nie było już czego opisywać. Siłą tamtych opowiadań była ich prawdziwość, więc dalsze prowadzenie tagu stało się bezsensowne. To naiwne, ale musimy pamiętać, że mimo iż BQP jest już dorosłym mężczyzną, to jego konto ma sporo lat i kiedy wspomniał o książce, to był na poziomie gimnazjum. Wtedy też tworzył światy zombie i zmutowanych zwierząt, które służyły w armii. Temat duchów pojawił się dość dawno po wspomnianych opowieściach. Temat, który dzisiaj omawiamy, miał być zrealizowany dość dawno, ponieważ wspominałam o nim już na początku stycznia, ale czekałam na audio z egzorcyzmów, które BQP miał posiadać na starym dysku. On sam chciał stworzyć opis tego, co działo się tamtego dnia i udostępnić film szerszej publiczności, ale stwierdził, że skoro ludzie podchodzą do tego tak emocjonalnie, to materiał pewnie zostanie okrzyknięty fejkiem, zanim się pojawi. Zapytałam oczywiście o możliwość publikacji pliku, niestety nagranie egzorcyzmów, tak samo jak cała masa innych filmów, które nie zostały wrzucone na YouTube, przepadło razem z dyskiem. Przyznam, że nagranie to stanowiłoby olbrzymi dowód na prawdziwość tych wydarzeń. W tym przypadku jednak musimy się niestety obejść smakiem. W tym miejscu chciałabym podziękować też BQP za udzielanie informacji, które pozwoliły mi spojrzeć na tę sprawę z innej perspektywy. Pamiętajcie, że nawet jeśli mieszkacie obok tego domu lub macie info, w którym miejscu w Polsce może się znajdować, nie udostępniajcie go. Aktualnie mieszkają tam ludzie, którzy nie chcą być związani z internetowym łapaniem duchów i należy uszanować ich prywatność. Od zakończenia sprawy minęło 7 lat i mimo pytań pozostawionych bez odpowiedzi, mimo podejrzeń i zarzutów, The Slamming Door na zawsze zapisze się w historii internetu jako polskie paranormal activity. I to byłoby na tyle, moi drodzy. Jeśli materiał Wam się podobał, możecie zostawić subskrypcję. Wtedy nie przegapicie kolejnych odcinków. Ten kanał można też wspierać. I jeśli macie ochotę rzucić mi drobniaki, to będzie mi bardzo miło. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na grupę facebookową Rycerze Niedoli, gdzie znajdziecie link do naszego Discorda. Ale uwaga, wszyscy jesteśmy tam dość specyficzni i pamiętajcie, nic na serio. A w następnym odcinku opowiem Wam o czymś, czego prawdopodobnie nie chcecie wiedzieć. Zahaczymy o horror wojen, opiętnowanie prawdy i odpowiemy sobie na pytanie, czemu wszyscy jesteśmy tylko pionkami w grze gigantów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już niedługo. Bajo!